siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali brud. A śpiewak także był sam, patrzył na równe tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg. Szanując ludzi z innych narodów, ras czy religii, kochamy swój kraj, pracując rzetelnie dla jego pomyślności. Ciebie prosimy, módlmy się za tych, których życie jest trudne i bolesne, o środki do życia dla biednych, pracę dla bezrobotnych, ukojenie dla cierpiących, odnalezienie się dla zagubionych i nadzieję dla załamanych. Ciebie prosimy, módlmy się za władzę naszego miasta, naszych przedstawicieli w Sejmie, aby pamiętając o tym, iż pełnią służbę nam i naszemu narodowi, zawsze byli chlubą naszej małej ojczyzny Aleksandra Łabuskiego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za naszych kombatantów, którzy odeszli do wieczności, a o których nasza pamięć będzie wieczna, bo dzięki ich ofierze i poświęceniu możemy mówić i modlić się po polsku. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, których polecamy w naszych modlitwach, za Kazimierza i Irenę Karolaków, za Halinę Mankiewicz, za Zygmunta Mankiewicza, Wiesława i Jana Knalów,
za Józefę Krupę, Józefa Krupę, Stanisława i Ireneusza Krupów, Małgorzatę Burdę, Annę Miśkiewicz, za wszystkich zmarłych z rodziny Bednarków, Jurkowskich i Pietrasów oraz za tych, którzy polegli lub zostali zamęczeni w obozach koncentracyjnych, w rosyjskich łagrach i zginęli na wszystkich frontach wojen, składając ofiarę wolności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, módlmy się i za nas sami, o mądrość życia, płynącą z doświadczeń historii, wrażliwość na potrzeby innych i zaangażowanie społeczne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, bądź uwielbiony, Panie dziejów i narodów, za wielkie rzeczy, jakie uczyniłeś dla naszej ojczyzny. Niech wszystkie jej dzieci, które pokornie Tobie polecamy, cieszą się Twoim błogosławieństwem i tak żyją, aby się okazały godnymi swego kraju i aby w każdym z nich jaśniała Twoja chwała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyć. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Franciszkiem, biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i których polecamy w tej ofierze mszy świętej. Pamiętaj o wszystkich poległych, zamęczonych i zakatowanych, którzy swoje życie oddali za wolność ojczyzny. Pamiętaj także za tych, którzy odeszli z wielką wiarą, że ich ofiara zostanie przez Ciebie przyjęta, a pokolenia, które przyjdą, będą żyły w pokoju i radości i dobrobycie. Dopuść ich wszystkich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się śpiewać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się zawsze wolni od grzechu,
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wiek wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Przykazaniu miłości stali się dla wspólnoty ludzkiej ożywczym fermentem i narzędziem zbawienia przez Chrystusa.